Pani Marszałek, Wysoka Izbo, to bardzo ważna ustawa, nad którą pracujemy i stwarzająca duże szanse rozwoju obrotu bezgotówkowego, poprawienia tego obrotu bezgotówkowego w Polsce. Tak więc zasługuje z całą pewnością na poparcie z niewielkimi zmianami, które jak wiem są postulowane przez niektórych senatorów. Tak więc będzie pewnie komisja miała okazję tym się jeszcze zająć. Ja chciałbym zwrócić uwagę na istotny aspekt tej ustawy, to zniesienie, szansę zniesienia tego oligopolu, o którym tutaj mówiliśmy. No, pamiętamy, lat temu kilkanaście była taka karta w Polsce ze złotówką ładną, nazywała się Polkart, wydawana przez polskie organizacje. Część banków to oferowała swoim klientom. Ta karta Polkart miała służyć dla obrotu krajowego, a przecież większość naszych transakcji robimy w domu, w okolicy domu, robimy w kraju, więc te karty ze znaczkiem międzynarodowym tak bardzo nie są nam potrzebne przecież. Większość płatności robimy w kraju. No, historia sektora bankowego tak się potoczyła, no, taka była polityka państwa wtedy, że sprzedaliśmy większość naszych banków. Karta Polkart zniknęła, została pogrzebana. Weszły tutaj wraz z tymi zagranicznymi grupami bankowymi, weszły Visa, Mastercard i ten obrót, krajowy obrót kartowy został przejęty przez organizacje zagraniczne. Nasz rynek oddaliśmy tak naprawdę. Nie budujemy, nie powstała instytucja krajowa, która by tę korzyść przejęła i te pieniądze, które by na tym zarobiła, dalej inwestowała w polską gospodarkę. Ja mam nadzieję, że w oparciu o te przepisy i że polityka rządu, która mam nadzieję zmierza do, różnie nazywają to, udomowienia, repolonizacji, jakkolwiek udomowienia, to brzmi najbardziej politycznie poprawnie, że ta polityka doprowadzi także do tego, że będziemy mieli w Polsce polską krajową kartę, która tak jak na przykład deka kart duńska, prawda, zamienia się w magiczny sposób, zamienia się w kartę uznawaną międzynarodowo, natychmiast po przekroczeniu granicy, natomiast na terytorium kraju jest obsługiwana przez krajową organizację, która czerpie z tego korzyści, które służą gospodarce krajów. Tak więc mam nadzieję, że ta ustawa także posłuży dla zbudowania wreszcie polskiej karty płatniczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.